Witam wszystkich bardzo serdecznie. 44. odcinek. Walczymy z wyspą Isla Pena, o ile się nie mylę. Na której mamy 4 raptory. Sobie ładnie to sobie tutaj Codezo Raptor. Raptor biega z Meru Raptorem, Liso Raptorem i Carbo Raptorem. Zobaczcie, jak chłopaki tutaj śmigają. Mamy już przychód z rzędu 72 tysiące. 67, o, spada nam przychód troszeczkę. I tutaj myślę, że żeby cokolwiek się udało, to tutaj by trzeba było zostawić przejście i tu postawić jakąś serię sklepów, może hotel, a tutaj machnąć jeszcze jedną niedużą klatkę, na której moglibyśmy wpuścić następne 4 czy 5 dinozaurów. I've received an offer that will definitely help the science division and can help you as well. Weźmiemy sobie na razie tam tego questa. Deihonnusa mamy, musielibyśmy zrobić. Zerknijmy sobie na tego Deihonnusa. Czy co on jest? Deihonnus, gdzie on jest? Gdzie jesteś, Deihonnusie? Mięsożerca. No, może 4 takie? Jednym z jakby takich trochę, może nie tyle co bugów, co błędów, jest to, że tutaj nie można zobaczyć grupy socjalnej tego dinozaura, bo i dopiero po wyhodowaniu go można się mu przyjrzeć. I to jest trochę jakby trochę wadliwe, bo to jest duża inwestycja, a potem się robi problem. Ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy z Deihonnusami w takim przypadku. I ma mieć zmianę genetyczną intuitive learning, tak? Według tego, czyli intuicyjna nauka. Czyli bardziej mądry dinozaur. Sprawdźmy na przykład, czy to ma być intuitive learning 1.0 czy 2.0. Czyli to będzie tu i to będą tu kontrakty, nie? 1.0, także nie jest tragicznie. Sprawdźmy, czy mamy tą modyfikację. To by nam dało 300 tysięcy i trochę nas popchnęło w tym. Tu mamy Intuitive Learning 2.0, także to moglibyśmy. No dobra. Zobaczmy, jak on się. W ogóle to możemy zrobić tak. Inkubujmy go. Zobaczmy, czy się dogada z Velociraptorami. Małe z małymi się zazwyczaj dogadują, także jest szansa na to, że będziemy mogli tutaj coś więcej wykombinować, a jednocześnie dla widzów zobaczmy, jakby wyglądało postawienie stacji tutaj. Koszt 200 tysięcy. Nie zajmuje dużo miejsca. O, pięknie. Jeszcze sztormy są tutaj na tej. No dobra, to tu mamy jedno miejsce, gdzie moglibyśmy postawić tą. I tu mamy drugie miejsce. Okej. No dobra, to jest jakiś pomysł, żeby postawić jedną. Jedną część budowli tutaj. Na tej wyspie będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Structure damaged. No power. Dobra, co się dzieje? Zobaczmy. O, substacja się zepsuła. Kocur, najwyższa pora jechać do roboty. Jedź naprawić substację.
będą, to jest duża inwestycja, ale spróbujmy. Rzeczywiście na tej, tutaj ta kolejka górska będzie robiła robotę w tej, na tej wyspie. Zdaję sobie sprawę, że nie ma prądu. No nie skończy się to budowa jeszcze jednej elektrowni, niestety. Bo tutaj już improved output. Wszystko po kolei. Jeszcze raz. Trzeba przyznać, że to na pewno będzie konkretna inwestycja w wybudowanie tego. Disease contracted. No dobra, któryś z chłopaków się teraz chorował. Więc natychmiast trzeba chłopców leczyć, tak? Avian Pox. Nie mamy tej choroby, to znaczy nie mamy tego lekarstwa na Avian Pox. Ciekawe, czy zdążymy w takim wypadku. Avian Pox Virus, 350 tysięcy, dobra. Dobrze wiedziałem, że trzeba na dzień dobry szukać lekarstw, ale niestety wygląda na to, że zainwestowaliśmy w kleszcze, a nie w te. No i mamy Deichon Ninusa, czy jak on się tam nazywa. Mały bojowy skubaniec. Jakiś chętny? A jak się zjedzą, to się zjedzą trudno. Questa przynajmniej zaliczyliśmy, jest 300. Widzę, że zaczyna brakować prądu i to będzie duży problem. Czyli na pewno będzie nam potrzebna jeszcze jedna elektrownia. Inwestycje. No nic nie poradzę na to, że jest low health. Na razie i tak nie mamy... Trzeba wpychać wszędzie, gdzie się da. Budynki, niestety. Podłączmy ją do sieci, tam naszą elektrownię. Podłączmy też do sieci naszą substancję. Dobra, Avian Pox Virus jest wynaleziony. Kocur do roboty. Lecz chłopaków. Acknowledged. Confirmed. Tu by się przydał upgrade, który pozwala im na większą ilość zadań naraz.
sposób ten team sobie daje wtedy radę. No, zobaczmy, żebyśmy nie stracili naszych pierwszych okazów. Bo będzie ciężko finansowo. No, jeden już zszedł, dokładnie. Lisoraptor przeżył, Carboraptor żyje. Deihonynus zginął dosyć szybko. Cóż, trudno. Przydał się na tyle, żeby go, że tak powiem, żeby zdążyć załapać questa. Także tyle, tyle dobrego z niego. A my co? Próbujemy dalej postawić kolejkę i tu postawimy może jeszcze jakieś żarcie, nie? Bo przecież w tym naszym koparku nie mają co jeść. Nie wepchnę tu nigdzie hotelu. Jedyne miejsce na hotel jest tutaj. Tak naprawdę. Asset being transported. Tyle, że stoi na miejscu, gdzie kolejka będzie jechała. Ciach. Dokładnie tak. Mnie tylko Raptor nawet nie zdążył chyba nawet być nazwany jeszcze, nie? Trzeba będzie zdrowo pokominać, jak ta kolejka idzie. Tu ewentualnie warto było rozważyć postawienie jeszcze jednej stacji. Może potem tutaj dostawię stację jeszcze. No i co? No nie wierzę, że to się nie da. Wiesz, trochę głupota, że tego tak się nie da normalnie edytować. Okej, Giant Herbivore Fossil. To jest prosty quest. Także od razu się zajmiemy tym questem. Mają polecieć, znaleźć Giant Herbivore, także to jest szybkie do zrobienia. Tutaj jest Giant Herbivore. I niech tu sobie jeszcze jadą. W międzyczasie. Co my tu mamy fajnego? Brachiozaurusa. Bardzo dobrej jakości półróbka. Metricantozaurus. Dosyć intensywny. Spróbujmy dalej dobudować tą ścieżkę. Tu będzie troszkę problem, ale lecimy. Zacznijmy stąd. Mamy problem od razu na samym początku. Źle postawiłem tą
Nie, że źle postawiłem, to kasy nam zaczyna brakować. Mówiłem, że to będzie droga inwestycja. O, się bardziej pod kątem tak iść. Ciach. Dobra, zostało nam 70 tysięcy, także... Tu by się przydało potem zrobić jakieś takie obejście, nie? Odejście, żeby mogły tutaj do tych tu klatek, których tu planujemy, że nad tymi klatkami mogły jeździć. I tutaj wstawimy duże dinozaury. Tylko teraz najgorszy problem, przycisnąć tam naszą kolejkę tędy. That's what I like about you. You get results. Nie wiem, czy ja chcę mieć tu sklepy na dole. Sklepami się będę przejmował później. Najpierw chcę tą kolejkę dokończyć. To będzie cholernie ciężko. Jej. Poszło. Uf. No. Kontrol ma ścieżkę niepodłączoną. To powinno znacznie nam poprawić warunki mieszkaniowe i podwyższyć zarobki. Tylko tak. Jest hotel. Jest jakieś żarcie jeszcze. Fast food. Zaraz koło hotelu. O, tu się zmieści? Zmieści się. Super. Jest nieźle. Jest fast food. Kebaby już mamy. Kolejkę już mamy. Automatów jeszcze nie mam. Ale mam kręgielnię ewentualnie. Arcade'u jeszcze nie mam niestety. Tu jeszcze mamy trochę do... Large Power Station, tu by się przydało zrobić, no, all conditions. I wymienić te dwie kolejki na tu nie ma co inwestować, to można się zawsze to zwłaszcza, że koszt jest milion w inwestycji w TT. Można się cofnąć na wyspy, na których mamy kupę pieniędzy i zrobić te odkrycia, także tutaj nie ma co wydawać pieniędzy na takie bardzo drogie odkrycia, które były dostępne już wcześniej. No gdzie ta kolejka? Jedzie? Nie jedzie? Damage no, visible dinosaur 0, global transport rating 100%, park connected yes, power required yes, powered jest, track shuttle, a to można zmienić to chyba, nie? O, jedzie. Światełka się palą. Super. Czyli jednak działa. Dobra.
Zysk też się zwiększył do 85 tysięcy. Dobrze, żeby jeszcze nie było tak prosto, będziemy sprzedawali drogie żarcie. Dino Dish, sell za 8, a co? Nawet za 9, za 10. No dobra, zobaczmy, zaryzykujmy. Nie mają dużo większej cyj do wyboru, więc zatrudnimy więcej ludzi w tym. Dobra. Nie mają zbytnio wyboru, będą musieli kupować bardzo drogie żarcie. Tu jeszcze z atrakcji dla gości moglibyśmy pomyśleć nad jakimś arcade, a mamy arcade jednak. Salon z automatami. Ja to tak uwielbiałem salony z automatami w przeszłości, że mógłbym teraz te salony z automatami wszędzie stawiać. Fajnie, żeby się to zmieścił gdzieś. O, się nie zmieści. Przez sekundę widziałem, że gdzieś się tu mieścił. To jest trochę niedobre z budowaniem tutaj w tym w Jurajskim, że to jest takie trochę. Cia. Pewnie nie będzie miał prądu i trzeba będzie mu dostawić. Trzeba będzie mu dostawić. Dobra, to już powinno zarabiać nam pieniądze. No dobra, zyski. Park już ma dwie gwiazdki, zobaczcie. Zysk 269, także podniósł się. Znaczy, nasz budżet się podnosi powolutku. Jak sobie tu chłopaki dają radę? Zobaczmy, czy są zadowoleni, czy nie. Populacja, social grassland, wszystko jest ok. Lekarstwa też mamy wynalezione, także jest nieźle. No mogłem, masz rację, Mero, mogłem. Nadal mogę, wydaje mi się. Gdyby nam się tutaj mógł włączyć następny. Wygląda na to, że wyłącza nam się jedna z elektrowni, tak? Tak. Także tutaj nasi chłopcy muszą jechać do roboty. A mają kawałek tym razem, żeby tu dojechać i zresetować elektrownię. Task received. To myślę, że w ogóle będzie można. This contract can really help our bottom line. No czemu nie? Mamy 400. Wystarczy, że machniemy jeszcze jakiegoś jednego dinusia i już powinno być całkiem źle. Ja bym w ogóle wypuścił tu T-Rexa, no. Do tego. I zobaczył, jak to pójdzie. Czy one potrzebują dużych klatek? Tego nie sprawdziłem. Czy T-Rexy potrzebują dużych klatek? Ale zobaczymy. Słuchajcie, wyspa rozwija się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Powolutku stajemy tutaj na nogi. Zysk 91 tysięcy.
nawet troszkę wyższy będzie, bo podniesiemy cenę na automatach. Nie retro, tylko current gen, next generation, o właśnie, next generation i sprzedajemy za... Nie no, nie za 30, bez przesady, nikt nie będzie grał na automatach za 30, za 20. Dobra, zatrudnimy jeszcze jedną osobę. Także ten Cathedral Count się będzie bardzo ładnie zwiększał niedługo, jak tylko będziemy mieli więcej atrakcji, także jeszcze tu może jakiś gift shop postawimy, żeby było coś jeszcze zarabiało nam tutaj. Restauracja, o właśnie, to by się przydało jeszcze. Zaraz przy hotelu, nie? A zaraz sobie sprawdzimy, jak to zarabia, jak to tutaj zarabia wszystko i tak dalej. A tu spróbujemy postawić tak klatkę, żeby być może na przykład albo tak zmodyfikować ten track, żeby przechodził przez klatkę, która tu będzie, w której będzie sobie mieszkał T-Rex. Zobaczymy, czy taka mała klatka mu wystarczy. Jak nie, to tam potem go sprzedamy. Także plan jest na rozwój. I z tym planem będziemy szli do przodu w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam ponownie. Hej, hej.